Spadająca bomba zniszczyła także kondygnację chóru, mieszczącą 36-głosowe organy, wykonane w czeskim Krnowie przez renomowaną firmę Rieger w 1902 roku. W ślad za dwoma zbombardowanymi filarami runęły znaczące fragmenty chóru, które wraz z organami zmiażdżyły ostatnie 5 rzędów ławek w nawie głównej. Do dziś widoczna jest różnica w wyglądzie i zdobieniach ostatnich rzędów, które po wojnie musiano uzupełnić. Organy, które do dziś funkcjonują w starowiejskim kościele, zostały złożone z pozostałości przedwojennych oraz piszczałek podarowanych przez okoliczne parafie, kiedy same inwestowały w nowe organy. Poskładania w jeden instrument dokonała w 1952 roku firma organmistrza Józefa Ludwiga z Rybnika. Porównując imponujące rozmiary kościoła do skromnej rozpiętości prospektu organowego, można sobie wyobrazić wielkość instrumentu przedwojennego, którego rysunek przetrwał w parafialnych archiwach. Współczesne organy mają zaledwie 21 głosów i są jednymi z najmniejszych w Raciborzu.